przechodzimy do kolejnego punktu. Mamy jeszcze nam punkt 18, drodzy Państwo, w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok. Chodzi o środki finansowe, które chcemy przeznaczyć na zakres ramek o łączności VAL. Drodzy Państwo, to jest zadanie, które chcemy zrealizować wspólnie. Uważam, że zwrócił uwagę wspólnie z Jelitą Trzecią. Chodzi tutaj o zakupienie takich urządzeń do szkół, początkowo pilotażowo do 4 szkół, 4 naszej dzielnicy, które będą umożliwiały bezkosztowe łączenie się telefonicznie z tymi szkołami czy podmiotami, które mają też tego typu bramki. My zakupujemy na razie pilotażowo 4 te bramki, dzielnica tylko kupiła 20 bramek, kupimy również do sekretariatu przewodniczącego, także my jako dzielnicę zakupimy będziemy mogli, czy my już mamy tutaj zainstalowane, będziemy mogli łączyć się tam, bo przewodniczący Rady Miasta Krakowa, natomiast również ze szkołami, szkoły z nami i szkoły między sobą. Także no zobaczymy, jak to zafunkcjonuje. Jeżeli się pomysł sprawdzi, no to myślę, że warto poszerzyć to również na przedszkola, inne łącznie, na naszej dzielnicy i na radnych, tylko to radni właśnie w własnym zakresie będą musieli kupić takie bramki. Bardzo warto, żeby było, żeby poszło, żebyśmy się to uchwałę, proszę Państwa, przygotowali, żebyśmy te bramki zakupili. No i zobaczymy, jak to zafunkcjonuje, bo w perspektywie to naprawdę może przynieść dla pracownego światowej znaczne oszczędności. Nie tylko dla pracownego światowej, bo nie dla tych wszystkich instytucji, które ewentualnie do tego zostaną to wyposażone. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony, czy jakaś komisja opiniowała? Pani do Nie, ja chciałam zapytać na szybko polegę. To pan Marek Ziemiński wyjaśni na szkole za bramką Polk. Internetu. Są to telefony, które są podłączone do internetu i umożliwiają realizowanie połączeń głosowych za pomocą internetu. Czyli placówki, które posiadają już internet, nie muszą płacić dodatkowych kosztów operatorowi za wystawianie połączeń głosowych. To jest wykorzystywane istniejące połączenia internetowe. Projekt polega na tym, że próbujemy, że tak powiem, przekroczyć taką masę krytyczną, czyli parę placówek, które będzie miało ten internet, które mają internet, będą miały te bramki, będą mogły się między sobą komunikować, wykorzystując internet za darmo. Jest to połączenie internetu i tradycyjnego telefonu. No to ja też rozmawiałam kiedyś przez internet, to jest, ale jak ja na przykład uczeń tego chciał? Nie, to jest to nie Ale to jest właśnie, to jest podobna sytuacja jak ze Skype'em, tylko że wykorzystywanie tradycyjny telefon, taki tradycyjny telefon jak... A to ja to znam, to ja to znam, to ja wiem. Tak, pani to miałam. Tak, pani to miałam. Tak, pani to miałam. Tak, pani to miałam. Tak, tylko się zapytam, bo jeżeli coś takiego, to tak samo na to, że bardzo często korzystamy z ZAR-u. ZAR, który jest dla nas czynsz, na przykład jeżeli by między szkołami, ale ZEO też. Jak jeszcze tam z nimi, to czy tam można było zanotować na instalację. Należy projekt jest pilotażowo, po to, żebyśmy sprawdzili, jak to funkcjonuje, bo największym oporem tak naprawdę jest materiałówka. Czyli ludzie mają pewien dystans do tego typu technologii, do tej nowości. Jeżeli to okaże się argumentem niesłusznym, czyli ludzie są prawdy, wtedy ruszy się lawina i jak najlepiej będzie to na razie jest to ale to jest bardzo dobrze. A takie echo to jest tego? Echo? Nie, pani to? Ale ja. Bo na pewno zaraz będzie. Na tyle, tak. Oczywiście na Allegro pewnie najłatwiej.
ale w sklepach sprzętem komputerowym, no, najbardziej, jeżeli to wyczynią do tego, znajdę się we tyle, bo to jest technologia. Mogą oszczędności faktycznie. Jeśli oszczędności będą rosły w miarę, jak będzie rosła liczba podmiotów, które będą wyposażone. Czy trzeba montować wewnątrz komputera jakoś, czy... Nie, nie, to jest zupełnie, to jest, znaczy... Do tego jest potrzebny router, ale większość platformek ma router, wykorzystuje to. Router to jest takie urządzenie, które rozdziela internet. Nie trzeba tego komputera. Po prostu się spina z taką komputera w telefon do internetu. Nie widzę, że trzech głosowaliśmy to.